Proszę Państwa, co za mecz, co za emocje. Jeżeli by można pisać o rekordach fauli, to kto wie, czy nie było rekordów? 69 fauli. Ja pamiętam tylko jeden taki mecz, też na U14, było to na Ochocie. Chyba WKK grało wtedy z GTK, już nie pamiętam. Panie trenerze, z czego wynikło aż tyle fauli, 69 fauli? Z czego to wynikło? No może, można powiedzieć z agresywnej obrony, ale też z linii, jaką brali sędziowie, bo myślę, że większość można opuścić, to są finały, niech chłopcy walczą, no ale taka linia była dzisiaj i tyle. Jeden z sędziów, który sędziował, to sędzia z PLK Ekstraklasy, chyba wie co gwiżdże. Kilka słów o meczu, jakie tutaj wam postawili warunki chłopcy z Pomorza. Warunki postawili świetnie, naprawdę wydaje mi się, że szkoda, że było tak mało osób, bo wydaje mi się, że bardzo fajny mecz, jeśli na koszykówkę młodzieżową, naprawdę nie wiem, jak to z boku wyglądało, ale wydaje mi się, że poziom był fajny, a co do nas, myślę, że świetne zawody rozegraliśmy. Każdy, naprawdę każdy ułożył swoją cegiełkę. Bartek pracował świetnie w defensywie, napędzał kolegów, motywował. Ignaś świetnie się przebudził, kilka fantastycznych akcji. Każdy, Mateusz Kudzia, no tak naprawdę wszyscy. Wygraliśmy zespołem, grając konsekwentnie, spokojnie, bez nerwów i udało się. To skoro nie ma trenera ze Słupska, nawet zawodnika zabrał, to może coś o chłopakach ze Słupska, kto tutaj najwięcej krwi napsuł obrońcom WKK? No na pewno gracz z numerem 10, Adam Kalinowski, Alan Duda numer 8 i Eryk Adamiec numer 15. Gdzieś tam byliśmy na nich przygotowani i wydaje mi się, że gdzieś każdego z nich zatrzymaliśmy, bo Alan miał 5-14, Adam 2-7 z gry, Eryk 3-7, także wydaje mi się, że tutaj po raz kolejny tak czy tutaj tytaniczna nasza praca w defensywie przyniosła efekt. Zawsze zaczynamy, że defensywa wygrywa i od tego zaczynamy. Gratuluję zwycięstwa, Adam Jadaś, MVP chyba jak najbardziej zasłużony. Bartek Jadaś, Adaś Jadaś, kapitan drużyny, 14 punktów, 4 zbiórki, 4 przechwyty. Całkiem nieźle, 67% skuteczności. Jak ci się grało w tym ciężkim, na pressingu meczu? Powiem tak, mecz był bardzo ciężki z IBI, ale gdyby nie koledzy, którzy mnie tutaj wszyscy otaczają, od najmniejszych po największych, naprawdę bez nich byśmy tak daleko nie zaszli. To, że stwarzamy taką drużynę, czyni nas coraz bardziej lepszą ekipą. Tego pilnuje oczywiście nasz trener Michał Rutkowski, także inni trenerzy z WKK, których serdecznie pozdrawiam. Ale naprawdę to, co z meczu na mecz próbujemy osiągnąć, jest coraz bardziej. Spora grupa kibiców chyba, też należy ich pozdrowić, bo dojechali, jest was coraz więcej i będzie chyba jeszcze więcej. Gratulujemy kibicom, tak, że tak dobrze kibicowali, że wygraliśmy. Bardzo im dziękujemy za świetny doping, a także tych przed kamerą, których jest o wiele, wiele więcej niż tutaj. I myślę, że jakby mieli wszyscy się pojawić, to nie starczyłoby miejsc na trybunach. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do jutra. Jeszcze dwa słowa. Trenerze. Na sam koniec chciałbym podziękować rodzicom, naprawdę tworzą świetną atmosferę, pomagają nam z naszym 6. zawodnikiem, ale też dziękuję trenerom naszego klubu, bo napływają cały czas dobre słowa, wsparcia i kibicujcie nam, walczymy dalej. No skoro jesteście wszyscy, to dajcie jeszcze okrzyk na koniec.